No. Idziemy? Tędy przechodzimy i wychodzimy? Co? Kurde, ale ja! Niech będą za 15. Te 15 zł kupiać. Chodź. Tylko brać. To jak ma pan kupa, to dychaj, niech będzie dychał. Nie będę pana naciągał. No, ale jestem się uprzejmia, bo jestem pierwszy raz. To przywitajmy się. Hejo! Witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Stargu staroci w Pszczynie. Tak jest, kochani. Wczoraj rybnik, dzisiaj Pszczyna. Aparaty po prostu zapracowani są. Tak. No kochani, mamy dzisiaj zupełnie inne miejsce. Wydaje nam się, że jest cudne, fantastyczne. To jest przepiękna alejka. Ulica Piastowska chyba, z tego tak. Co tam kojarzę. No wspominałem, że tutaj w Pszczynie dzisiaj będzie troszeczkę zamieszania, bo na rynku rozstawiana jest jakaś scena, jakaś impreza się szykuje. Pewnie się przejdziemy i pokażę wam, jak to wygląda i dlaczego stoimy w tym właśnie miejscu. Ale wydaje nam się, że no, to nie przypadek i tutaj naprawdę chyba to będzie nasze stałe miejsce. Nie będziemy się smażyć już tam na tej patelni, nie będziemy tam szukać miejsca i w ogóle. Po prostu tutaj na spokojnie zobaczycie, jak to przepięknie wygląda. Zresztą za nami, już troszeczkę możecie podejrzeć. Oczywiście za chwileczkę robimy aktualizację pierwszą. Mm-hmm. Za 10:07. I pokazujemy, co przywieźliśmy do Pszczyny. A dzisiaj mamy naprawdę same rarytasy, kompletnie nowe rzeczy, inne. Być może coś widzieliście, być może coś wam wpadnie w oko nowego, ale najlepiej to przekonajcie się sami. Kochani, to zobaczcie tę uliczkę, alejkę z tej strony. To jest chyba ulica Piastowska, jak dobrze kojarzę. My tutaj mamy straganik, ale do niego zaraz przejdziemy. No i tutaj uwaga na słoneczko tylko, bo naprawdę pięknie świeci. Też taki zakręt tutaj jest, kosteczka, no coś fantastycznego, drzewka po jednej i po drugiej stronie. A my przechodzimy już do naszej prezenterki, no i pokazujemy, co zabraliśmy do Pszczyny. Zaczniemy od tej strony. Statyw, taki solidny, ciężki, masywny statyw. Tak. Zobaczcie, jaki wielki. Made in USA. Bez ostrości, no to pewnie nie zauważycie. No i przechodzimy do stolików, kochani. Zobaczcie, co my tutaj dzisiaj za cudeńka przywieźliśmy. Tak jest. Także pomalutku. Pomalutku, powolutku. Zobaczcie. Na spokojnie. Dużo towaru nie mamy. No bo wiecie, jak to jest w Pszczynie. Zaraz dokończę. Okej, to przejdźmy na najpierw całość. Okej. Troszeczkę biżuterii. Taka waga. Taki zestaw. No i mamy jeszcze coś takiego. Cusik takiego. Mieliśmy zabrać namiot. Tak, ale nie wiedzieliśmy, czy będzie miejsce, więc woleliśmy nie ryzykować. A pogoda miała być i ma być super, tak. Więc bez namiotu wytrzymamy. Oczywiście. Tym bardziej, że ma być tutaj cień, więc... No cień ma, bo dlaczego jak zmarzniemy, wyjdziemy do słoneczka, a jeżeli chodzi o ryneczek i co tam się robi, dzieje, no to ja później wam pokażę, dlaczego to wszystko tak wygląda, a nie inaczej. Tak jest. No to idziemy zobaczyć, co to jest za zamieszanie tutaj dzisiaj. Na ryneczku w Pszczynie już możecie pewnie zauważyć scena, wielka, gigantyczna scena, wszystko jest zagrodzone tutaj, popatrzcie. No i lecimy w tę stronę, bo to ma być jakaś biesiada, jutro o 18 ma być jakaś biesiada. Zerkamy. O, i wszystko jest, zobaczcie, zagrodzone tutaj płotkiem, ale podobno
Można się wystawić. Ktoś otworzył bramkę i można się wystawić na środeczku. Zaraz sprawdzimy co i jak. A tutaj zobaczcie scena. To ma być chyba transmitowane przez TVP2. Coś takiego. Zobaczymy. No i wchodzimy na płytkę. Zobaczcie. Hu, hu, hu. Jak luźno. Jak luźno. Lecimy i... Tak to wygląda. No nawet, nawet. No to się odwrócimy. Zobaczcie, jak to wygląda na płycie. No tak luźno to mogłoby być. Zazwyczaj jest ciaśniutko. No to tak, scena tutaj, ryneczek tutaj, a my zaraz wchodzimy w uliczkę, na której my stoimy. Co prawda jesteśmy tam hen na końcu. No, ale naprawdę tutaj jest bardzo sympatycznie. Zobaczcie, jaka fajna alejeczka. O, i ruch jakiś jest, zobaczcie. Mamy nadzieję, że będzie jak na Krupówkach, jak wczoraj w Rybniku. Jeszcze jest wczesna pora. Się wszystko jeszcze rozwija, rozbudza. Ale zobaczcie sobie, jak to fajnie wygląda. No i myślę, że nie będzie źle. Przede wszystkim nie spieczemy się tak jak na tej patelni. Cały czas idziemy, idziemy, idziemy. No jest sporo tutaj odległość, jest spora odległość od ryneczku, no ale zobaczcie jakie też fajne rarytasy tutaj są, piękne kolorowe szkło, tam już chyba Edytkę widzicie, gościa ma. No i dochodzimy już do naszego straganiku, gdzie wszystkich oczywiście serdecznie zapraszamy. Poznam go dobrze. Chodź, boję się, na pewno tu przyjdziemy. No. A pokazywał i wszyscy tam nawet. Gdzie mam to uważać? Nie ma problemu. To pewnie. Samochód będzie. No, fajnie. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Dobra, dziękujemy. A tu? Co tu teraz? Proszę, nie, spokojnie, ale ja...
No, będziemy się zmierzać. No bo jeszcze ten, a jak mamy takie zajebiste plany, ambitne bardzo. No, idziemy? Tędy przechodzimy i wychodzimy? Co? Kurde, ale ja! Uciekacie? No, dzięki kochani za ten. Skoczymy jeszcze sobie tutaj. Czego kureczka tu chodzisz? Jest, ja się zaraz. Ja nawet nie wiedziałem, że oni lubią. Ja cię kręcę. Dzięki wielkie. Jak coś to. A to jest świeża produkcja, czy jakiś ten? Nie wiem właśnie. Nie wiem właśnie. Muszę się kurczę wpolić to w tym film, ale. Nie, no ładnie. Jaka kurwa. No tę paterę taką z tego. No z tych, bo to są te różyki, tak, nie? Różyczki. No sporo jest tego. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Powodzenia. Weekendujcie się, odpoczywajcie tam w tym i wracajcie na wyładowani. I w kontakcie jesteśmy jak chcesz. Dzięki wielkie. Zaopatrzeni w folię jesteśmy. O ile ten statek? Stówka. Że to właśnie nic się nie stało. Solidny, amerykański. Nie chińszczyzna. Niech służy. Dziękujemy ślicznie. O, no to może. Troszeczkę. Przemeblowanie. Tak jest. Tak jest. Dziękujemy pięknie raz jeszcze. Tylko to co, otwieramy, tak? No, najwyższa pora. Czas najwyższy. Jak się pewnie domyślacie, mamy lekką obsówkę. No, chcemy oficjalnie rozpocząć targ Saroci w Pszczynie. No i mamy godzinę? Za 20.50. Za 20.50, bo cały czas u nas coś się dzieje. Mamy fantastycznych, cudownych gości. No i teraz chcieliśmy wam coś też pokazać, kochani, bo przed chwileczką był Mirek z Agnieszką. Poszli się przejść i zaraz przyjdą jeszcze do nas. No mówili, rozpocznijcie ten targ, bo nigdy go nie rozpoczniecie. No i rzeczywiście mieli rację. Więc kochani, korzystamy z tej sytuacji. Oficjalnie otwieramy, ale chcielibyśmy wam coś pokazać, bo dostaliśmy prezent na 10 tysięcy subskrypcji. I oto on. On. Zobaczcie, jaka cudna kurkę. Kurka. Do naszego kurnika. Schodzieży. I to jest schodzież, tak. Ten wzór pewnie doskonale pamiętacie, znacie. Te różyczki, kwiatuszki. Jest cudna, fantastyczna i naprawdę ogromnie, ogromnie dziękujemy. Jesteście po prostu przekochani. My to wam się po prostu nie odwdzięczymy. Oni są cudowni, tak. Że... A już mieli nie przyjechać. No. Bo to jest autem, kurczę, a to taka niespodzianka. Toś to się. Także kochani, otwieram oficjalnie. No i co, wskakujcie i zobaczcie, co tutaj się dzieje, a naprawdę jest coś fantastycznego. Zobaczcie nawet tutaj jeszcze sobie tak, o. Jak wygląda ta uliczka. Hejo, jest naprawdę cudownie. Tak, ale można się targować, jak coś, czy nie? Znaczy ze mną tak, zawsze. Mariusz! Mariusz! Sprzedałeś. Tak. Widziałam, ktoś to kręciołem też przed ślimi. Tak, tak, sprzedałem. Sprzedałem, no. Dziękujemy.
No nie, jest okej? Okay? Będzie gadzieć. Piątkę mogę pożyczyć. O, bardzo fajnie. Tak. Za 15.12. Za 15.12? Mm-hmm. O Rajuśku, a my tylko robiliśmy aktualizację, jak próbowaliśmy otwierać. Otwieraliśmy o 9, no ale nam się przedłużyło. Za 20.50 było wejście, kochani, no naprawdę dzieje się u nas naprawdę. Cały czas mamy gości. Czarna, Greg przed chwileczką byli, na chwilę poszli, dlatego robimy aktualizację, przyjdą zaraz, tu będziemy plotkować, będziemy rozmawiać, będziemy tak gadać, a naprawdę fantastyczny dzień. I były opłaty. Opłaty, 4 dyszki, dzisiaj zostaliśmy skasowani, zaraz się odwrócę, kochani, i pewnie chcecie zobaczyć, jak to wyglądają teraz nasze stoły, no i jak to wygląda też z frekwencją, więc szybciutko się odwracamy, no i pokazujemy Wam, jak to teraz wygląda. Przed 12 pokazujemy Wam frekwencję, jak to wygląda. Wyciągniemy patyczek. Uwaga. Zobaczcie. No i przede wszystkim pewnie jesteście ciekawi naszych stołów. No to okej. Pokazujemy. Co nam tutaj
zostało. Zobaczcie, bombek nie ma już w ogóle. Został tylko ten zajączek. I powolutku, powolutku sami sobie zerknijcie, ocencie. Przechodzimy do biżuterii. No i tutaj tego stoliczka już nie mamy, no bo zobaczcie, jak sobie zrobiliśmy bufet. Tutaj, no luksusowo, nie? Catering idealnie, kawka, herbatka, kanapeczki. No właśnie, mamy chwileczkę odpoczynku, zjemy sobie drugie śniadanie, bo pierwsze już poszło. Tak jest, zapomnieliśmy. Wcześnie bardzo, także naprawdę tak to teraz wygląda. No a my, 12, no. Fajnie. A te pieniądze? Niech będą za 15. 15 zł kupiać. Chodź. Tylko brać. Jak ma pan kubla, to dycha, niech będzie dycha. Nie będę pana naciągał. No, no ale jestem wyklejna, bo tu jestem pierwszy raz. No to super. Chodź. Do miłego zwiedzania. Ja dziękuję. Co to? Lodzi? Urany? Co ty mówisz? Dzięki wielkie. O Rajuszku. To przywitajmy się. Hejo! O matko. O macie brzuszko, no. 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 Co? No są też takie kręcone, tylko to takie cieńsze, takie. A pojomory. Nie? No, też tak mieliśmy taki cień właśnie jak jasne, dzięki. A pani nie wie. No, wiesz co, my tutaj już do przyczyny nie przyjeżdżamy tak wcześnie jak kiedyś, tam wiesz, o drugiej w nocy czy coś takiego. Przyjeżdżamy tak normalnie o 6. Dzisiaj byliśmy gdzieś no, po 5, no bo też chcieliśmy troszeczkę granicego zająć miejsca, no ale było to mniejsze. Ale ogólnie tak, tak po 6 właśnie, nie? Bo też nie można wjeżdżać wcześniej na płytę i w ogóle. Za 17. A poza tym wiecie, no to płytniej w ogóle to najpierw niech się wykłócą w tym, a potem miejsce się zawsze znajdzie. Nadejszła ta chwila, no, że trzeba chyba już zakończyć, kochani, targ staroci w Pszczynie. Ostatnia aktualizacja i zarazem pakowanko, podsumowanko. Tak, jest punkt trzecia. 15. O, nawet biją chyba dzwony, coś takiego. 15 wystarczy, tam już za nami się pakują. Tutaj już też za dużego ruchu nie ma. Co prawda fajnie trafiliśmy, bo siedzimy w... Cały czas w cieniu. W cieniu, kochani, to jest super, że tak... No, zrelaksowani, komfortowo możemy sobie tutaj siedzieć tak długo, bo na tej patelni tam
na środku nie, byśmy tyle pewnie nie wytrzymali. Musiałbym się smarować co chwilę. Tak, a tutaj bez smarowania, bez kapelusków, luksusowo, cały czas w cieniu, w klimatyzacji, tak. Kochani. No to co, podsumujmy ten targ staroci w Pszczynie. Oj, się działo, kochani, naprawdę tak Pszczyna nas jeszcze nigdy nie gościła. Naprawdę fantastyczna sprzedaż i super ludzie, goście. Zaraz wszystkich wymienimy, teraz już nie zapomnimy, od razu Edytka zaraz wymieni, bo naprawdę działo się bardzo dużo. Tutaj też kupujących bardzo dużo. Wiecie dokładnie, doskonale, że Pszczyna to jest takie miasteczko turystyczne. Tutaj naprawdę przepiękny zamek, ogrody, no i bardzo, bardzo wiele atrakcji, więc ludzi tutaj naprawdę przyjeżdża sporo. To co? Pozdrowienia? No pewnie. Koniecznie. Ja muszę wyczytać. Odczytamy wszystkich. Mariola i Tomasz. Dziękujemy za odwiedzinki, pozdrawiamy. Karol i Karolina, akcja przyjaźń. Ściskamy, dzięki wielkie. Mirek i Agnieszka, prezent. Ściskamy, kureczka, kureczka z chodzieży, widzieliście, ale niespodzianka. Ewa i Mirek. Pozdrawiamy. Beata, akcja psiak. Dzięki wielkie. Ola i Tomek. Pozdrawiamy. Czarna i Grek. Dzięki wielkie, ściskamy i polecamy kanał Czarna i Grek na YouTubie. Kochani, zostawcie łapeczkę, subskrypcję, lajka od aparatów. Zróbcie tam mały spam. Podziękujcie im naprawdę, bo dostaliśmy lody dla ochłody. Naprawdę fantastycznie. Skarby z ulicy. Pozdrawiamy dziewczyny z kanału Skarby z ulicy. Też polecamy, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i patrzcie, co tam ciekawego znajdują. Tak. Jeżeli chodzi jeszcze o Czarną Y, no tak samo, słuchajcie, chodzą z wykrywaczem, zobaczcie, jakie fantastyczne skarby tam dopiero wychodzą. Tereska i Jania. Pozdrawiamy, wszystkich dziękujemy. Buziaki dajemy, tak dziękujemy jest. Za odwiedziny. Dziękujemy za akcję psiak, cały czas pamiętacie, cały czas jesteście z nami w tej cudownej, fantastycznej akcji. No i trzeba będzie się wybrać z kolejnym finałem, już niebawem. Oczywiście pozdrawiamy wszystkich przechodniów, uśmiechających się, bo naprawdę dzisiaj fantastyczny dzień. Dziękujemy wszystkim kupującym, wspierającym. Wam dziękujemy za poświęcony czas, że jesteście z nami, kibicujecie, trzymacie kciuki. Łapeczki, o subskrypcjach, kochani. Trzymajcie się w zdrowiu i do następnego. Pa, pa. Trzymajcie się, pa.